Tym razem pogoda była łaskawa, żeby nie powiedzieć idealna dla uczestników regat barburkowych. Mimo tego, że jest chłodniej trochę, ale to są wspaniałe warunki do żeglowania. Dmucha leciutko wiatr, nie pada deszcz. Michał Wasielewski bierze udział w regatach po raz 10. Jego załoga liczy 5 osób. Jest to najfajniejsza impreza żeglarska o tej porze roku w Polsce. Dlatego, że niewiele na regatach jeziorowych w Polsce mamy możliwości ubrać się w te ubrania, w które ubieramy się na Morze Bałtyckie, a dzisiaj jest taka okazja. Regaty barburkowe były okazją do świętowania 3 rocznic. Impreza odbyła się po raz 30, a w tym roku swoje stulecie obchodzi Polski Związek Żeglarski. Swoje 70-lecie świętowała również Orkiestra Dęta Kopalni Węgla Brunatnego, która swoim występem uświetniła dzisiejsze regaty. A skoro impreza żeglarska, to muzycy zagrali oczywiście szanty w niespotykanej dotąd aranżacji. To jest taki, powiedzmy, inny repertuar, nigdy tego nie graliśmy, ale pewnie jakiś zaczątek tego, czy jakąś tam część tego repertuaru zagramy dzisiaj i będzie można usłyszeć. W regatach wzięło udział 40 załóg, nie tylko z Wielkopolski, ale również z całego kraju, między innymi z Pomorza, Śląska czy Oławy. Jak przekonują organizatorzy, taka impreza to wyśmienita okazja do promocji walorów przyrodniczych Wielkopolski Wschodniej. Oprócz tego, że rywalizujemy, to również pokazujemy walory turystyczne naszych jezior, naszego terenu, naszego regionu konińskiego, który przepasany jest wodą, lasami, jeziorami. Regaty barburkowe to ostatnia impreza żeglarska na jeziorze Pątnowskim w tym roku.